Jazzis to jest największa zagadka, pamiętajmy, jeżeli chodzi o tą ekipę. Wielu mówiło, to jest za wcześnie, ten zawodnik nie będzie miał respektu wśród zawodników. Poza tym ten jego charakter jest trochę zgryźliwy. Nie kupuję tego, ale jak widać, wyniki mówią same za siebie i przez ten pryzmat i tak musimy oceniać trenera. No, jakby wyniki są tutaj najważniejsze. Zawsze możemy przytoczyć sytuację Young Bucka, prawda? Który ten miał naprawdę, naprawdę solidne. A co do Jazzisa, nie wiem, czy tylko ja, być może tylko i wyłącznie ja, ale na przykład, jeżeli ktoś mi mówi Jazzis i miałbym skojarzyć Jazzisa z karierą gracza, to ostatnie, co mi się kojarzy, to średnie wyniki Fnatic na roli supporta. Tak jest, ale pamiętajmy też, że a propos Origin, które doznało porażki, to również podczas tego EU Masters to on skreślił Illuminar w finale, to on wtedy grał na pozycji wspierającego, a niektórzy widzowie, którzy interesują się LoLem trochę bardziej, trochę wcześniej o tym wiedzieli, no to pamiętają go również z czasów SK, gdzie grał, uwaga, na środkowej alei. Tam również płatał figle VGM-u, bo wtedy Fryderyk był trenerem Rokat, polskiego Rokat. Co to za zamierzchłe czasy. Na pewno nie takie, które mają znaczny wpływ na dzień dzisiejszy, aczkolwiek zawsze jakieś pokłosie po sobie zostawiają. Jednak co zobaczymy? Uwaga! Attila grającego Dravenem przeciwko Hansamie. Powiem nawet więcej. Misfits zdecydowało się na pierwszy wybór Aatroxa ponad Urgotem. To jest godne, myślę, że pochwały, bo Urgot byłby trochę pójściem na łatwiznę, ale też chciałbym zaznaczyć bardzo ważny fakt, że prywatnie, kiedy trafiam na streamy Soaza, to najczęściej właśnie widuję Aatroxa. Uwielbia tą postać. Widziałeś, co tu się stało? Jazzis wziął, podbił. Wklepał coś do klawiaturki i piknął chyba postać. Ja nie wiem. Jego zawodnicy już nawet aż tak są uzależnieni? Ach. Czy to jest zgodne z regulaminem? Czy tak powinno w ogóle być, halo? No nic, wiecie co powinno być. Galio, chociaż nie jestem do końca pewien, ponieważ ta postać myślę, że już wielu osobom mogła się przejeść. Jednak nie zmienia to faktu, że jest naprawdę skuteczna. I bardzo ciekawe w tym wszystkim jest to, że zdecydowali się zawodnicy Misfits podjąć Luciana. I nie byłoby naprawdę w tym nic złego, gdyby nie uznawano Dravena jako kontrę właśnie w tą postać. Widocznie Hansama jako koneser Dravena będzie potrafił zagrać również przeciwko niemu. Galio, no te trzy postacie, które widzimy po lewej stronie, z pewnością są to jedne z najmocniejszych w obecnej mecie. Nie ma tutaj w ogóle dyskusji, a Galio to jest bardzo fajny kompromis pomiędzy obrażeniami w tym momencie, po tych zmianach, jak również wspieraniem drużyny. Bardzo łatwo też uzyskać nim priorytet na środkowej linii, głównie również w zestawieniu z LeBlanc, bo ona na początku nie jest wybitna właśnie w przepychaniu fali minionów, a musi to robić, żeby uwolnić się i zejść na którąś z linii, aby zyskać zabójstwa, bo ona bardzo się opiera na tym efekcie kuli śniegowej. Ach, dobrze, że Bolszaka tutaj nie ma. No nic, w każdym razie cieszę się, że Jizukę zobaczymy na postaci, która jest w stanie pomieszać na Summoner's Rift, bo lubimy z tego właśnie powodu Jizukę. On, kiedy się odpali, jest magiem, ale nie na zasadzie Ryza czy LB. W sensie ludzkim. Jest magiem, jeżeli chodzi o umiejętności grania w gry komputerowe, czy tam w grę komputerową. Jest trochę szaleńcem, wiesz? I wielokrotnie to pokazywał, bo Jizuke jest tego typu graczem, który daje wielokrotnie, ale też zabiera. Tak. I to jest gorsza wersja Kapsa? Wow, daleko idący wniosek. Dobra, ale, ale jakby to jest ten midlaner, który również charakteryzuje się takim przybłyskiem geniuszu, ale czasami potrafi cię sprowadzić na samo dno. Mam świetne porównanie. Spójrzcie na to. Kaps to jest... Powiedzmy, że robimy karty, co nie? Karty, jak na przykład w Hearthstone'ie i Caps, karta, 100% gier gra dobrze. A Jizuke to jest taka karta, 50%, nie, inaczej, właśnie, nie, inaczej. Ma szansę 50% na zagranie gry dobrze. Czyli powiedzmy, ma, wiecie, albo zagra dobrze, albo nie zagra dobrze, ale jest duża szansa, że zagra dobrze koniec końców, nie? Więc pozytywnie, pozytywnie koniec końców. Rzucisz monetą przed samym startem? A masz? Czekaj, czym mogę narzucić? Nie zostawiłem portfel w garderobie, no ale nieważne. Wróćmy do pików i banów, bo myślę, że są niewątpliwie ciekawe. Dwie rzeczy mnie tu zastanawiają. Lucian wybrany w Dravena,
gdzie w teorii to Draven ma bardziej faworyzowane zestawienie i LeBlanc wybrana w Galio. To również, tak jak nakreślałem, nie jest najłatwiejsze zestawienie. Także mamy kilka sprzeczności, aczkolwiek fajnym wyborem jest Olaf uzupełniający kompozycję Vitality, bo jak spojrzymy, jest sporo kontroli tłumu po lewej stronie i on oczywiście, czy to prowokacje, czy też podbicia, będzie negował swoją R-ką. No i na koniec bardzo szybko wybrany Gragas, który będzie ostatnim postacią tej kompozycji. To będzie interesujący mecz. Ostatecznie ja Gragas na supporcie, tutaj przypomnę, ale jak pamiętamy z polskiej sceny, choćby również Pyrka charakteryzował się tym, że właśnie wybierał Gragasa w zestawieniu z Alistarem, bo po prostu to działa. Zawsze możecie jakiś disengage. Wiecie, jakby na supporcie pamiętajcie, że zwykle przynajmniej w obecnej mecie zdecydowanie ważniejsze jest utility, jakiś crowd control, niż właśnie te obrażenia. I o ile Gragas w dżungli może się pochwalić ogromnymi obrażeniami, o tyle na supporcie Body Slam okazuje się naprawdę ciekawą umiejętnością do engage'u, Explosive Cask ciekawą umiejętnością do disengage'u lub też do wyłapania pojedynczego przeciwnika. Także w ostatecznym rozrachunku ten botlane będzie po prostu agresywny. A co do Karthusa w dżungli, on nie musi być agresywny. On wystarczy, że będzie się farmił w dżungli. No ale moi drodzy, najważniejsze jest to, że zaczynamy spotkanie tygodnia, nakreślone tutaj jako najważniejsze w tym całym zestawieniu, a żeby dodać jeszcze więcej emocji do tego, to spójrzmy na film, który zapowiadał tą serię. They can change players, it's not gonna change the results. We still have the same roster that beat them, right? So I think we have the edge. But look at Jasuke! He just destroyed... We were in a slump, and while we were on the ground, they managed to beat us. Vitality are your third best team in Europe! The last time we saw Vitality play against Misfits was 3-1 to Vitality. Misfits started off strong, but Vitality then just demolished them in the next three games. And it kind of put the cap on Misfits' bad year overall. Misfits have stuck with two of their core lineup from last year in Max Law and Han Sama, but they brought in three veterans from the rest of the world of League of Legends. You have Soaz, you have Gorilla, you have Max Law. This is like 3,000 IQ. They have everything to succeed. Kickus has been spotted out, the red buff is there. They thought the Lee Sin started topside. They fell right into the trap, and now Gorilla's going in. He's looking for the first kill. Kickus burning down. Slowly but surely hasn't gotten it yet. First blood! That's what you want to see if you're a Misfits fan. Maxlore is one of the better junglers, but we got a Korean, so I think he stands no chance. Nah, Mowgli just seems like such a nice guy, like I can't blame him. Mowgli is a mechanical god, just what you want in a jungler. What? Really? When we scrimmed against them, I was like, holy crap, Kickus is really bad now. And then I realized it was not Kickus. And with the might of Thor, Misfits just wipe SK off the map, and they beat SK into the dirt. Gorilla's a smurfer. Boom! I think Hansama and Gorilla are great, right? But I think individually we are better. Attila now picked up. He can't sell. He can't move out. Oh my! Just deliver it to him! They don't look as dominant in lane. This guy's picking Karthus and just chilling. That's not really his playstyle. But you know what? If you don't want to play to your strengths, go for it. If he doesn't do well against me, then it's really over for them because I will just carry the game. I don't think you can ever discount Team Vitality, right? They defined the meta at Worlds, they took games off RNG and almost made it to the quarterfinals. As against Misfits, the game is gonna be solid this time. We've got two teams that love to fight in an aggressive meta with nothing to hold them back. It's going to be a bloodbath because this matchup is war. To niesamowite spotkanie, już za chwilkę, już rozpoczynamy je. Mikołaju, którą linię będziesz obserwował najbardziej? Kto tutaj powinien przeważyć, jeżeli chodzi o to starcie? Nie wiem, chcę patrzeć na bota, chcę patrzeć na midlane, miejsce, gdzie będzie powinien królować sobie Jizuka, ale gra na Galio. Patrzymy na bota, tam mamy Attila, który gra, Attile, który gra Dravenem, który ma się snowballować. Mamy naprawdę wiele miejsc, które chcemy obserwować, ale ostatecznie sprowadza się to tylko i wyłącznie do jednej kwestii. Vitality. Drużyna, która zaskoczyła wszystkich na Mistrzostwach Świata kontra Misfits. Obecny skład gwiazd. Zdecydowanie tak. Mamy na naszych ekranach
jeden z super teamów, jeden z teamów, który już samymi nicknamami nas zachwyca, ale mamy również Vitality, przypomnijmy, tam również jest Jacklore, tam jest również Attila, ten duet nas zachwycał. Maxlore powiedział, Kikis grał naprawdę słabo, tutaj oczywiście również przytyk w kierunku Junglera, obecnie Rogue, ale teraz mają Ugly'ego, on jakby powoli wchodzi w tą drużynę, samo Vitality powoli wchodzi w ten sezon, ale jeżeli tutaj by wygrali, na pewno będą już w tym momencie w tej górnej części tabeli. Również będziemy mieli najprawdopodobniej jednego lidera, bo wtedy G2 będzie miało jako jedyne 4-0. Jeżeli Vitality teraz by pokonało Misfits, to ponownie wyobrażenie o obecnym wyglądzie tabeli wyników w LEC powinno ulec zmianie całkowicie. Także hej! Jeszcze raz to powiem, mimo tego, że mówiłem to chyba dzisiaj 3 razy. Czy to nie jest piękny czas, żeby być fanem League of Legends i oglądać je na kanale Polsat Games, czy to w telewizji, czy to w internecie? Dokładnie tak, na naszych oczach. Ten, który bardzo szybko chciał wrócić z Ameryki, ten, który stwierdził, to nie była najlepsza decyzja, w tym momencie trafił w najlepsze środowisko, aby w Europie przywrócić sobie chwałę, bo wiemy, że również będzie trafiał na wielu utalentowanych zawodników. No ale Febiven, ten początek jest z jego strony mega solidny. Oczywiście Galio to nie jest postać, którą będziesz robił flash i zagrania, ale z drugiej strony fajnie jak będziesz wspierał swoich kolegów, bo tutaj możliwości pod jakiekolwiek zagrania jest wiele, czy to na topie, czy to na bocie, bo Aatrox i Soaz, bo wielu ludzi zastanawiało się nad tym, czy on będzie grał tymi pieskowatymi czempionami, jak sam to określał. Tutaj zdecydowanie inaczej podejście, jeżeli chodzi o grę. Wczoraj chyba też grywał Akali, dobrze pamiętam? O, tak. To był chyba, nawet chyba wczoraj zaliczył tą naprawdę interesującą ucieczkę. Tak jest. Trzem tak. zawodnikom. Także pamiętajmy, że Soaz jest bardzo wielopoziomowym zawodnikiem, zawodnikiem, który potrafi grać, jeżeli drużyna tego potrzebuje, wytrzymałymi postaciami, ale jeżeli czuje trochę luzu, to również pokaże się tymi bardziej agresywnymi. Jeden z pierwszych, który wyciągał jeszcze lata temu Lulu na górnej alei, co było niesamowitym precedensem wtedy. W ogóle, aj, dajcie spokój, w tym konkretnym meczu jest tyle rozterek. Z jednej strony, słuchajcie, Vitality, mamy tam Jack Trolla. Jeżeli wam zależy na rozwoju polskiej sceny, to zależy wam na tym, żeby polscy zawodnicy za granicą pokazywali się z jak najlepszej strony. Dlaczego? Ponieważ następnie ujawniają się sytuacje tak jak ta z Rogue Academy, gdzie Rogue Academy znajduje się w Polsce, a w swoim głównym składzie posiadają Kikisa. Cieszę się z tego, że znajdują się na polskiej scenie. Ale patrzymy na Misfits i marzy nam się starcie G2 kontra Misfits, kiedy obie te drużyny będą miały 6-0. Tak. Nie, przepraszam bardzo, 5-0. 5-0 chyba wtedy będą miały, bo to będzie tak jakoś, no nieważne, będą miały czyste konto, o to tutaj chodzi. Więc historio, piszcie sama, my po prostu cię podsumujemy. Tak, oczywiście, niewątpliwie faworytem tego pojedynku będzie drużyna Misfits, a Vitality, tak jak mówiłem, bardzo powoli wchodzą w ten sezon, również mają kilka problemów i wydawałoby się, że tak jak w przypadku Fnatics wymienili tylko jednego zawodnika, że te dwie maszyny powinny działać naturalnie, ale widzimy, że League of Legends bardzo dynamicznie się zmienia i tutaj adaptacja jest słowem klucz. Mhm. A z drugiej strony może również motywacja, bo pamiętajmy, że te nowe składy, tam tej chęci do grania, tego badania siebie tak naprawdę, na zasadzie co potrafi twój kolega, w czym jest dobry i tak dalej, jest nieco więcej. Dlatego być może również te składy dużo lepiej działają. Dobra, najlepszy przykład. Dzisiejsze chyba pierwsze starcie, Thresh z Kaisą, rzucasz Void Seekera, następnie Death Sentence. I dzięki temu, że nawzajem siebie sprawdzacie, na dolnej alei jesteś w stanie zagrać po prostu coś naprawdę, nie wiem, coś wariackiego, coś, czego by się nikt nie spodziewał. Mad. Wariacko z pewnością będzie grał Draven w tym pojedynku, bo jeżeli Attila już decyduje się na tą postać, a wiemy, że jeden i drugi, mam tu na myśli również Jack Trolla, z zawodników lubią grać bardzo agresywnie, no to musi coś z tej mieszanki wyjść, ale pamiętajmy, że jest to broń obusieczna, bo jeżeli to zestawienie na początku nie wyjdzie dobrze, to później kwestia powrotu jest niesamowicie wątpliwa. Również to ryzyko bardzo mocno ciąży na Jizuke, bo on podjął LeBlanc, a jeżeli LeBlanc będzie mocno do tyłu,
to naprawdę będzie bezużyteczne. A czekaj, Danielu, bo ja bym na chwilę wrócił do tego bota. Bo mamy w sumie pojedynek Lucian kontra Draven. I prawda jest taka, że Draven outscaluje Luciana. Jak tak pomyślisz o Dravenie tak jest, na full buildzie... Ale wątpię, żeby doszło do tego etapu. Tak sposób. Będąc totalnie szczerym, dla mnie gra skończy się przed 30 minutą bez dwóch zdań. Okej. Okay. Ale nie przekonamy się, jeżeli nie obejrzymy tej gry wspólnie. Ostatnia gra tego wieczoru, ostatnia gra tygodnia drugiego przed nami. Mecz co tygodnia. Jest? Co jest? Co to ma być? Nie no, nie o takie League of Legends nic nie robiłem. No i wiesz, i on tam przeaktorzył, ten się ale wywrócił. To jest int! Nie! Jakby... Dlaczego używasz Bodyslama przez ścianę, przez Dragon Pi... Nie ma najmniejszego logicznego wytłumaczenia tego, co zrobił Jacktroll. Jak nie? Co? Wizję chciałeś podstawić? Sky is the limit. Dobra, naprawdę. Nie, słabo mi się teraz zrobiło. Przysięgam, cukier mi spadł. Dajcie mi pączkę albo coś w tym stylu, bo... Dobra. Uznajmy, że tego nie było. Jest minuta 20. Nic się nie stało, to jest tylko 400 zł dla Karthusa. Dla kogo? Karthusa. No właśnie. To nie jest takie totalnie bez znaczenia, dlatego moi drodzy, poprosiłbym o dużo więcej energii dla Jacktrolla, bo mam wrażenie, że trochę jej zbrakło. Przy okazji tego zagrania, nie wiem czemu taka nonszalancja przy okazji pierwszego poziomu wdarła się w jego myśli, ale z pewnością delikatna kłoda pod nogami już leży, jeżeli chodzi o drużynę Vitality. Nie będę mówił nic o kłodach, bo naprawdę... Jacktroll, zaimponuj nam. Pokaż, że to było 200 IQ, zagrane Bodyslami, podbity jednocześnie Gorilla, ale Gorilla również podbił i słuchajcie, tym samym ta wymiana się kończy. Oj. Przyjdzie później Yamato Kanon i z pewnością skarci go za to zagranie, bo to wyglądało tak, że umawiacie się w Champion Select na wejście do dżungli przeciwnika, a później idziesz samotnie. No i zobaczmy teraz drugi poziom, ale ostatecznie Gragas to nie jest Alistar. Na drugim poziomie mimo wszystko trudniej jest wejść, bo nie posiadasz więcej crowd control niż na poziomie pierwszym, jeżeli zaczynałeś z Bodyslamem. Na pewno faworyzowany jest bardziej ten mecz, to zestawienie na konto Vitality, tak jak mówiłem. Gragas jest odpowiedzią swoistą na Alistara, jak również Draven będzie teraz nieco groźniejszy niż Lucian. Dopiero w środkowym etapie zakładam, że jeżeli tutaj nie wpadnie kilka zabójstw na konto Dravena, to Lucian będzie mógł się z nim mierzyć. Mimo wszystko, tak klasycznie, to raczej Draven kontruje Luciana. Ja, ostatecznie wiecie... Najlepszą kontrą na jakąkolwiek postać są obrażenia w early game, a Draven posiada tych całkiem sporo. W dodatku, co z tego, że jesteście mobilni jako Lucian, skoro Draven, jakby Dravena to nie obchodzi. I tak trafi autoatakiem i taczka, tak. Taczka trafiona, ale to jest bardzo dobre preludium do tego, aby rozpocząć gank na górnej, ale już błysk stracony za chwilkę zostanie ściągnięty. Oh, to będzie yeah! Pierwsza krew, jeszcze trochę obrażeń. Ten kup totalnie nie trafi od Maxlora, ale co z tego? Ale autoataki trafiają, to jest najważniejsze. Daniel Soa zgarnia drugie zabójstwo dla Misfits i ci się rozpędzają wystarczająco dobrze na sam start. I to jest to właśnie, Aatrox to nie jest ta postać, która jest tylko wytrzymała, to jest postać, która również będzie mogła prezentować nam zagrania i niezauważony na wizji, jeszcze błysk do tego, spalony teleport, niedostępny w tym momencie. Oj, coś czuję, że Maxlor będzie mógł się tam pojawić za chwilkę po raz drugi. Zapowiadałeś koniec przed 30 minutą, powiem ci jedno, 20 minuta też przed 30 się znajduje, a teraz powtórka z całej tej akcji i naprawdę podoba mi się, jak połączyli swoje... umiejętności zapewniające crowd control, bo zauważcie, że Soas czekał na każdy możliwy dash czy też flash ze smyka Boszarda i dopiero wtedy użył swoich łańcuchów. Jest i wracając do sytuacji na topie, spójrzcie, że ta linia dalej jest przepchana w kierunku Soasa. Bardzo dobrze zarządza właśnie tutaj swoją falą minionów, co po raz kolejny naraża oczywiście Boszarda na to, aby podjął to ryzyko, natomiast na razie Karthusa tam nie ma, ale jest, gdyż spotka się tutaj z Mowglim, już zagrana ściana na niego, która delikatnie go spowalnia, ale nie może się ruszyć spod własnej wieży Febben, gdyż ta fala creepów jest przepchana, priorytet posiada w tym momencie Jizuka. Właśnie kiedy myślimy o matchupie Galio LB, myślimy sobie, LeBlanc nie wejdzie za bardzo w Galio, bo ten ma taunta, ma dużo możliwości na redukcję tych obrażeń, może uciec.
ale jak widzimy, na razie ta linia nie idzie najlepiej, jeżeli chodzi o midlanera drużyny niebieskiej, a Tidla w tym momencie jest ignitowany. Jednak nadciąga Mowgli, ten może spokojnie gankować. Ha, sama mało punktów zdrowia i jeszcze mniej Gorilla, ten jeszcze na autoatak, może topór, oczywiście, że tak, topór trafi, ale Fepime nadciąga. Mimo wszystko, czy chcesz próbować? Mogłeś, ale nie splashowałeś, więc to jest pierwsze zabójstwo dla Vitality w tym meczu. Tak jest, ale okupiony naprawdę sporą ilością czarów przywoływacza. Jeżeli spojrzymy na dolną aleję Vitality, to są po prostu bezbronni w tym momencie. Przy każdej interwencji dżunglera tam po prostu posypią się zabójstwa. A propos zabójstw, tak jak mówiłem, gank jest powtarzalny i będzie próba. Get over here! I wraca niczym do Skorpiona w Mortal Kombat. Kolejne zabójstwo na górnej alei. I 2-0-1 Kartus. Moglibyście mówić, że Kartkus, ale słuchajcie, kartka papieru przetnie wasz palec bardzo boleśnie i tak też będzie w tym meczu najprawdopodobniej. Słuchajcie, czekamy tylko na dostępny Requiem. Tak jest, bardzo ładnie zagrali wokół swoich linii. Naprawdę plan na grę realizowany w 100%. 2-0-1 Kartus. A to było całkiem przyjemne. Febiven? To mi się podobało? A zobaczmy to jeszcze raz. A nie, to jest akurat sytuacja z dolnej alei, też możemy się tutaj przyjrzeć. Mamy wymianę pomiędzy zawodnikami jednej i drugiej drużyny tutaj. Ten topór był rzeczywiście śmiercionośny, ale również pojawił się Febiven. Co prawda nie znalazł tutaj zabójstwa, ale myślę, że nagroda pocieszenia w postaci błyskucza Krola jest jak najbardziej okej. Okay. Nagroda pocieszenia znajdowała się na topie. Po raz kolejny wciągnięty w tym momencie. Wyglądało to naprawdę epicko. Timing był creme de la creme. Czekaj, Misfits jest związany z Francją, czy mi się... Tak, posiadałem tam drużynę. Ha, swoją... czyli dobrze. Posiadałem tam swoją drużynę, posiadałem również dwóch francuskich zawodników. To na pewno też jest element ich tożsamości. Mam tu na myśli Hansamę oraz Soaza. Do tego Brytyjczyka w postaci Maxlora. Dobra. Dawaj tą merkę. Maxlor, jedziesz. Proszę. Czekamy tylko na to. Ile on już ma staków na Dark Harvestie? Chyba 2 albo 3. Z tego co pamiętam, na górnej alei pojawił się 2 razy. Nie! 3! 3 staki na Dark Harvestie, mimo tego, że tego nie widzimy. Pamiętamy, pierwsza sytuacja była chociażby z Jack Trollem. I 2 na górnej alei. Więc już 3 staki na Dark Harvestie może się wydawać niewiele, ale ostatecznie zawsze te dodatkowe obrażenia siądą. Spora różnica w złocie już na tym etapie, patrząc na zestawienie w dżungli, jest to około 600 sztuk złota i problem jest taki, że drużyny jeszcze nie nauczyły się reagować na Kartusa w dżungli, nie potrafią go tak mocno... Nie potrafią go tak mocno przycisnąć, a w tym momencie, kiedy trochę nam uciekł, kiedy zdobył 2 zabójstwa plus 1 asystę, naprawdę przy okazji każdej kolejnej akcji tak naprawdę nie walczysz tylko na tego przeciwnika, który pojawia się na linii, ale również musisz mieć z tyłu głowy, że RK może być odpalona. Po raz kolejny podwójne wzmocnienie na jego koncie, ale Mowgli odpowiada. Oczywiście wszystko widziane przez przeciwników. Totem wizji tutaj postawiony był już od jakiegoś czasu. Także mają ten komfort, aby na przykład przejąć wieżę na górnej alei, gdyż Kaboszard po prostu się wycofał. Intryguje mnie to. Maxlor gra wokół topa. Liczą na to, że Soaz będzie w stanie sobie z Kaboszardem bardzo dobrze poradzić. Przynajmniej na to wychodzi, biorąc pod uwagę, ile czasu Maxlor na ganki, czy też w ogóle na swoją prezencję na górnej alei poświęca. Mamy również Mowgli'ego, który tutaj próbował w jakiś sposób zabezpieczyć swojego kolegę, natomiast... Jest to niewątpliwie pojedynek na górnej alei, który prowadzą zawodnicy Misfits i widzą tutaj spory potencjał do tego, aby mieć ten swój warunek zwycięstwa właśnie poprzez to, że zesnowbolują Aatroxa. Mhm, działa to całkiem nieźle, tak samo jak działa wejście wykonania Jack Trolla. To było naprawdę świetne, Jack Troll! O to walczyłeś! To było dobre! Zabójstwo zgarnięte przez Dravena i należy na pewno na to zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że ta pasywka dostarczy dodatkowe punkty złota, czy też sztuki złota. I również za chwilkę zostanie rozbite jedno opancerzenie, drugiego już chyba się nie uda w tym momencie zniszczyć. Aj, agresywna wymiana Hansama tutaj oddaje pięknym za nadobne, ale mimo wszystko ta dolna aleja układa się na konto Vitality. Jesteś Dravenem, który zdobył w early game zabójstwo, to jest jeszcze early game zabójstwo. Świetnie! Lepiej sobie tego wymarzyć nie mogłeś, ale teraz wypadałoby się wrócić. Maxlor za plecami Hansamy, gdyby tylko trochę obrażeń udało się włożyć, to być może wtedy Requiem byłoby śmiertelne. Ale
Naprawdę, jeszcze raz chcę podchwalić Jack Trolla za to, co się stało na dolnej alei, ponieważ wspominałem wcześniej, że nie do końca utożsamiasz Gragasa na supporcie z obrażeniami, jednak podstawowy damage ma bardzo, bardzo wysoki. I o tym nie można zapominać, co zresztą widzieliśmy. No to nie było najszczęśliwsze zagranie ze strony Fabivena, bardzo słaba wymiana i jeszcze musiał ją okupić błyskiem ze swojej strony. No, trochę zepsuł całą akcję, jaką szykował Gorilla do spółki z Max Lorem, gdyż tam chcieli zareagować na bardzo agresywną LeBlanc, ale bez Galio może się to okazać nieco trudne. Szczególnie, że pamiętajmy, LeBlanc bardzo mobilna postać. Przejście Misfits na środkową, ale jecha sam przy tej pojawił za ścianę do Jack Trolla. Całkiem ciekawe i nadająca tempu gry rotacja, ale czym spowodowana? Szukamy na mapie jakichś powodów. Niedawno pojawił się Herald. Zdecydowali się odmienić tą wymianę, ale to było ciekawe. Myślałem, że po prostu chcą uciec z tego niewygodnego zestawienia na dolnej alei, bo to by było jedyne logiczne wytłumaczenie, dlaczego nagle ta dwójka miałaby się znaleźć na środkowej alei, ale wracamy do normy. Tutaj nic się nie zmieni. Ważne jest to, Misfits po raz pierwszy dostaje przeciwnika, który stawia poważne warunki. To już nie jest ta lekka przeprawa przez wczesny etap gry, a pamiętajmy, że kompozycja po prawej stronie, w tym środkowym, wygląda jeszcze lepiej, więc obserwujmy Vitality, czy tutaj będą w stanie przycisnąć przeciwników. Jak na razie Misfits postanawia, że potrzebuje więcej argumentów do walki z przeciwnikiem i tym argumentem może się okazać całkiem przyjemnym, zresztą Herald. Prawie się wściekł, biorąc pod uwagę jego pasek, jeżeli chodzi o, jak to się nazywa, ten nie wściekło, cierpliwość. To jest chyba pasek cierpliwości, z tego co pamiętam. Ale udało się zgarnąć. Akcja na dolnej alei to może być zanurkowanie. Vitality wiemy, że obrało to sobie za cel, aby nękać, gnębić zawodników z dolnej alei. Za chwilkę to może być faktem. Jack Troll od razu swoim Explosive Cutkiem Hassama już nie żyje, jednak podwierzymy się Gorilla. Zauważcie, że tutaj były aż dwa teleporty. Drużyna Misfits się zdenerwowała. Oni nie chcą tego oddać tak po prostu za darmo. A w międzyczasie na topie Maxlor po prostu się zabawił. A jeszcze posiada swoje Requiem, ale nie może go tak po prostu odpalić. Zauważcie, jeżeli to zrobi, Holego, nie masz many! Co to było, ja się pytam? To mi się, chociaż chyba... Czy W będzie? Czy trafi ta... Nie! Ju. Tak blisko, a tak daleko, nie udało się wykończyć. Jest ta wieża na górnej alei, ale okupiona śmiercią. I Kavoshard jeszcze zgarnie wale creepu w tym momencie. Uratował cokolwiek z tej sytuacji, również na dolnej alei. Pamiętajmy, że oczywiście Misfits zareagowało, ale poświęciło naprawdę sporo zasobów, w tym dwa teleporty, aby odpowiedzieć na to, co zagrało Vitality. I myślę, że to była dobra decyzja z jednego ważnego powodu. Gdyby nie te dwa teleporty, być może straciliby wieżę na dolnej. Ale ponownie Jack Troll, trochę mi imponujesz, jakby zakrywasz swoje błędy z Eerie i naprawdę ta agresja w połączeniu z Dravenem na twojej linii może potem zaprocentować. I widzimy zgoła odmienne idee na zagrywanie laning phase'u. Tak zatrzymałem się tutaj, aby przeanalizować. No ta R-kę nietrafiona na pewno była problemem. No i może jakby tutaj kwestie dalszych wymian pominiemy, bo to po prostu było trafione Q. A tutaj obawiałem się, że Kavoshard po prostu nie wytrzyma, jednak udało mu się na skrawku, wracając do planu na grę, jaki zaprezentowały nam obie drużyny. Vitality jasno określiło, chcemy grać pod Dravena, chcemy tutaj wysnowballować dolną aleję. Natomiast Misfits dużo zasobów poświęciło na górną aleję, na Atroxa. I teraz pytanie, jak to zutylizują w środkowym etapie gry, bo w mojej opinii z takiego rozwiązania, jakie mamy teraz, lepiej wychodzi Vitality, bo ten Draven cały czas można wokół niego grać. Atroxem, no tutaj jeżeli zostawimy go cały czas na bocznej linii, nie wykorzystasz tego potencjału w pełni, a również bazujesz na tym, kiedy teleport jest dostępny. A patrz, na przykład można by się zastanowić, czy granie pod topa nie jest poniekąd granie pod samego ciebie ze strony Max Lora. Bo w sumie chodzisz na tego topa, zgarniasz zabójstwa, zgarniasz asysty, jest fajnie, uczestniczysz w złocie, wieżę dla siebie wziął. To prawda, ale to też było bardzo mądre ulokowanie tego złota, bo to jest główny problem w dłuższej perspektywie Vitality. Ten Karthus, który, co by się nie działo, odpowiednią ilość obrażeń zawsze włożył przeciwnika.
I nawet jeżeli znajdzie się w środku teamfightu, to tak naprawdę w to mi graj. I jeszcze do tego dorzucimy Galio, który zawsze może zagrać na niego Erkę. Jest tam sporo tej protekcji, on może wytrzymać naprawdę długo, ale w tym momencie mamy małą wymianę. To jest dość ciekawe, zagrany zegarek ze strony Mowgli'ego. Soas od razu musi zagrać World Endera, ale zobaczcie, Jackson ponownie z dobrym ultimatem. Tym razem rozdzielający drużynę niebieską. Jednak ten skutek nie udaje się zabić przeciwnika. Soas bardzo mało wszystko zdrowia, nie może dołączyć do walki. Zobacz, co się dzieje. Zagrana Erka, Tetasaki przed nam przeciwników. I co więcej, Jizuke chce lecieć dalej. Gorilla już bez żadnego argumentu do ucieczki. To będą dwa zabójstwa dla Vitality. I to jest 6-4, gdzie Draven, a macie 2-0-3. Nie sądziłem, że to powiem, ale Vitality ma kłopoty. Przepraszam, Misfits ma kłopoty. Nie wyobrażałem sobie, że na tym etapie będzie jakaś drużyna mogła im zagrozić, a w tym momencie Jizuke w swoim szalonym stylu dopala przeciwnika. Czy jednak, no ale odpowiadają. Poważnie! A i nigdy szczęście. To był jednak heal. To była jednak potęga heala. Ale to już drugi raz, kiedy Maxlor musi się obejść smakiem i Vitality jest na świetnej drodze ku zwycięstwu. Spójrzmy jeszcze raz na tą walkę drużynową. Tutaj dość sporo czasu ten zegarek od Mowgli'ego. Również beczka naprawdę niezła. Jack Troll, dobry występ. Wymazaliśmy totalnie tą akcję z pierwszego poziomu. Jaką akcję? No właśnie. I Fedven próbował tutaj sprowokować przeciwników, natomiast oni bardzo intuicyjnie odeszli od niego i później mogli uderzyć ze zdwojoną siłą. Dwa zabójstwa i kontynuowali tutaj natarcie na wieżę przeciwnika. Spójrzmy na Jizuke. To jest absolutnie jego styl. Musiał spróbować i spróbował. I to jest właśnie to. Zobaczcie heal. Nienawidzicie Attila. Okej. Tomek z pewnością by bardziej wytłumaczył tutaj tą sytuację, którą widzimy na Olafie z Redemption, ale poniekąd chwilę tutaj rozmawiałem z nim, również sprawdzałem jakby informacje na Twitterze. To jest naprawdę dobry przedmiot. I wiele osób może się zdziwić, jest to niska inwestycja, jeżeli chodzi o złoto, a naprawdę to pierwszy raz chyba Tarzan w LCK zbudował ten przedmiot. Niewątpliwie przy niskich zasobach, jeżeli chodzi o złoto, daje ci dość fajne statystyki, szczególnie na Olafie, który bazuje na zdrowiu. I zobaczcie, ile te Redemption jest w stanie zadać obrażeń. Hej, wygląda jak całkiem niezła opcja. A w dodatku dzięki temu Mowgli chyba też przeżył. Także, przynajmniej teraz Maxlor nie ma swojego przypadku właśnie zabić. Dlatego jest to swoista nowość, jeżeli chodzi o itemizację Olafa, ale naprawdę ma wiele sensu. Także warto by było to odnotować, bo to nie jest coś, co widujemy na co dzień. To gdyby takie buildy istniały za czasów, kiedy Tabasco grał na V4, to miałby full build. Także, jakie piękne czasy dla zawodników na Olafie. To było wredne. Nie, przepraszam, ale widziałem to na Twitterze i musiałem to jakoś przemyśleć. A że ty położyłeś mi to na ziemi, Ryan, naprawdę. Położyłeś, ja tylko podniosłem. Także zobaczymy, czy Vitality uda się podnieść całe to złoto, które leży wszędzie rozłożone na mapie, biorąc pod uwagę, że już i tak posiadają w nim przewagę około 2,5 tysiąca sztuk złota. Wybierasz się na urlop? Nie mówiłeś. Kiedy? No, przynajmniej na czas Ultraligi. Pozdrawiamy cię, Wojtek, bardzo serdecznie z tego miejsca. 4-8 i... Moi drodzy, nie trzeba tutaj nic regulować, naprawdę Misfits jest drużyną gorszą na ten moment w tym spotkaniu. Aż się nie chcę wierzyć, że naprawdę mówimy to z autentycznym przekonaniem, bo takie są fakty, kiedy patrzymy na mapę. Co więcej, mamy 18 minutę, 30 creepów więcej dla Attili i 2-0-3. Draven, który posiada całego Blood Thirstera, patrzymy na to KW, widnieje to widmo Stormrazora. Jeżeli ten przedmiot zostanie skończony, to pojedynczy autoatak Dravena będzie dewastujący, czy to dla Hansamy, czy to dla Maxlora. Nawet Gorilla może się poskładać. Powiem nawet więcej. W mojej opinii teraz Misfits nie powinno forsować walk drużynowych, a Soas gdzieś się zgubił, ale tutaj nie ma podążenia ze strony przeciwnika. Wizja zrobiona. No i to jest dość ryzykowne, bo wiemy, że dużo silniejsza na tym etapie wydaje się być kompozycja Vitality. To oni w większości poprzednich walk wychodzili zwycięsko. Czy po raz kolejny Jack, który tutaj zainicjuje? Dobra beczka. Teleport na plecy ze strony Kaboszarna będzie się chciał bić. Zobaczcie, Soas musi od razu wycofać ten World Ender, w ogóle mu nie pomaga. W dodatku spójrzcie na Maxlora, ten co prawda zginął, ale nawet nie używa swojego ultimate'a, chciał poczekać. A wie, że cooldown jest na tyle duży, że nie może od tak po prostu zmarnować tej Soas Erki. Soas nie ma już Erki! Oh, yeah boy!
Nawet mogą się dalej bić pod wieżą. Vitality wygląda świetnie w tym meczu. Co więcej, idą dalej między dwoma wieżami. Oni się nie poddają! Oni się biją za każdym możliwym razem. I Attila dalej na tym po prostu korzysta. Wieża nam będzie zniszczona, a jeszcze Infernal jest do podjęcia. Vitality, take my energy, Jizuke po raz kolejny bardzo agresywnie, ale tak jak mówiłem, Misfits nie powinno bić się na tym etapie, oni byli na tyle zachłani, że jeszcze chcieli zabrać Smoka Piekielnego. W odpowiedzi tracą trzech zawodników, tracą za chwilkę być może również Barona. Jest teleport zagrywany przez Febivena, również ten teleport ma dostępny Soas. Czy uda się to przerwać? Tak! Jest zagrana R-ka od kartusa! Tak! Ona wyłączy w tym momencie Jack Trolla, ten Baron jednak zabezpieczony przez Mowgliego i mogą się wycofać. Ilu się tutaj uratuje? Nie wszyscy, a jednak tak. Tylko Jack Troll w tym momencie poniósł porażkę. I przynajmniej ten, ale naprawdę liczyłem na o wiele, wiele więcej. Widziałem już masakrę, która by się miała dziać w tym Baron Picie. Ale zobaczmy jeszcze raz powtórkę z całej tej sytuacji. Danielu, Jack Troll naprawdę pracuje na tym. Tak jest i pracuje również na MVP tego spotkania. Jest głównym inicjatorem wielu walk. I wychodzi to niesamowicie dobrze. W tym momencie oczywiście Misfits korzysta z tego, że mieli turę dla siebie, ale są zamykani. O nie, czy to będzie masakra? Zagrana. Jedno zabójstwo, drugie się posypało, trzeci jest oczywiście formalnością. To może być koniec w tym momencie Misfits. Jak owieczki na rzeź, jak krapki na wyprzedaży. Misfits. Nie najlepszy występ, co więcej, oni sami się po prostu podkładają, a Soas musi ponownie użyć Ultimate'a, żeby w najzwyczajniej świecie uciec. Jak mówiłem, ta kompozycja będzie zabójcza, jeżeli chodzi o środkowy etap gry, kiedy uzyska delikatną przewagę. To się udało, w tym momencie to już nie jest tylko wyłącznie delikatna przewaga, to jest już naprawdę dominacja. Ten Baron napędza ich niesamowicie. Za chwilkę dobijemy do 10 tysięcy sztuk złota przewagi i teraz naprawdę powrót to będzie heroiczna walka. Jeżeli z tego powrócą zawodnicy Misfits, gole brodę. Przysięgam, gole brodę. Pamiętaj, że zakłady są głupie, ale okej, okay, przyjmuję. Mówię serio. Bo jak patrzę na to wskoczenie do Dragon Pitu, prosto pod Redemption. Pewien dziennikarz, znany w środowisku jako Mokry Suchar, no, był łysy podobno po jakimś turnieju, gdzie się założył. Okej, okay, czekaj. Danielu, podaj mi rękę. Przetnij. Gituwa. Proszę, nie przekrajcie tego. Jack Troll, take my energy. Every Brothers, Yamato Cannon, please. 23 minuta, ale naprawdę, kiedy patrzymy na sytuację obecną na mapie, kiedy patrzymy na tego Barona, który dalej gdzieś krąży w żyłach zawodników Vitality. Nie chce nam się wierzyć, że ta gra mogłaby się odwrócić. I patrzymy też, jak się poruszają po chociażby dżungli drużyny przeciwnej. Wchodzą jak do siebie. Tak jest i w tym momencie naciskałem na wieżę drugiego poziomu. Tutaj w zasadzie nie będzie szans na obronę tego. Oni się pogodzili i jeżeli miałbym na ten moment jakoś podsumować grę Misfits, to jest nonszalancja. Duża nonszalancja w momentach, w których nie powinni walczyć. Po prostu to robili, przyciskali, wierząc w to, że mechanicznie będą w stanie ograć przeciwnika, bądź, nie wiem, skraniem. To po prostu się nie wydarzyło i też ten plan na grę, o którym wspominaliśmy, jednak dużo bardziej efektywne wydaje się być granie przez bota, ale również Jizuke 404. On i ta jego LeBlanc jest naprawdę świetna. Dobra, kiedy kupujecie Medjay na midlanerze, to jakby z założenia musicie orać. Medjay, przypomnijmy sobie, za zabójstwa zbieracie staki. Każdy stack to dodatkowe punkty Ability Power. Zdradzę wam tajemnicę, że dla LB Ability Power jest ważną statystyką. To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli w tym momencie poniesie porażkę, upadnie, to ten przedmiot wydaje się być już bezwartościowy. Tak. To jest pewnego rodzaju zakład, także myślę, że możesz sobie zbić piątkę z włoskim midlanerem Vitality. A on też ma brudkę swoją drogą. A. Zobaczymy. Vitality, górna aleja. Trzecia z trzech. Midlane spuszowany, botlane również. Chcecie to zakończyć jak najpewniej się tylko da. Szanuję taki wybór, aczkolwiek czy dojdzie do skutku? Grupują się tutaj w całą piątkę i niewątpliwie te oblężenia całkiem nieźle wyglądają z ich perspektywy.
A tylko czy tutaj Soas nie będzie czasem szukał flanki? Ta flanka mogłaby okazać się zbawienna, ale nie przy okazji wieży drugiego poziomu, raczej głęboko wracałem się do bazy. Musimy również zwrócić uwagę, że już wdzierałem się na dolnej alei super miniony. Ktoś tam za chwilkę będzie musiał być wysłany i na zasadzie wyczekiwania być może ktoś również zostanie przesunięty z drużyny czerwonej na środek. Niekoniecznie muszą to robić, ale te creepy za chwilkę zaczną naciskać. No i Soas po prostu wygląda bezbarwnie, kiedy jedno kombo od Jizuke wymazuje większość jego punktów zdrowia. To jest wasz mecz tygodnia. Patrzycie, jak gwiazdy z nieba spadają na ziemię i będą musieli po niej naprawdę ciężko stąpać, ponieważ Vitality je złowiło na wędkę. Patrzymy na bazę całkowicie zdewastowana i być może już za chwilę będziemy świadkami ostatniego teamfightu w wykonaniu drużyny czerwonej. I powiem wam jedno, Yamato Kanon po tym konkretnym meczu będzie musiał swoim zawodnikom postawić naprawdę soczystą i sowitą kolację, ponieważ ten mecz, oprócz tego wczesnego, tej wczesnej fazy gry tego early game'u, został zagrany naprawdę, naprawdę pięknie. I porównujemy dwie drużyny, które zgoła inaczej pokazały się w ramach dwóch tygodni LEC, bo Misfits wydawałoby się, że stawiamy ich na równi z G2. Teraz, kiedy odniosą porażkę, będą mieli taki sam bilans jak Vitality, a ci drudzy nieco inaczej podchodzili do tej rozgrywki, nieco trudniej, wolniej się rozpędzali, ale mimo wszystko legitymizują się tym samym wynikiem i po prostu nie będziemy ich inaczej oceniać. Te drużyny będą na równym poziomie po dwóch tygodniach. I już raz to dzisiaj widzieliśmy, oczekiwanie na miniony, mimo wszystko wbija się Misfits, wiedzą, że to ich ostatnia szansa. Redemption wyleczy zawodników Vitality, a Tilla w międzyczasie, te obrażenia, które wsadza są ogromne, mimo tego, że zginął Jackroll, to nie jest wielka strata, zobaczcie, że oni idą dalej. Jednak zagrany Heroic Entrance, ale ono w nikogo nie trafia, kolejne zabójstwo, tym razem dla Jizuke. To jest koniec gry i ta pieśń śmierci niczego nie zmieni, chociaż nie, niczego nie może zmienić. Coas zniknie w skórę, mimo tego, że dużo obrażeń zadał. GGWP, Vitality dzisiaj ma wielki powód do świętowania. Oj, drapie się tutaj po brodzie Soas, to niewątpliwie jest problem. Pierwsza porażka tego super teamu w ramach LEC, a zobaczmy, jak ważny był